Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ukorzenić różę przez odkład. Jest to pęd przysypany ziemią i myślę, że jest to bardzo fajny sposób na to, aby bardziej rozmnożyć tą różę, rozkrzewić. Ta róża ma 2 lata, tutaj jest posadzona, 2 lata temu ją ukorzeniłam. I myślę, że warto w taki sposób, bo ona nawet lepiej kwitła niż te, co wcześniej ukorzeniłam. Pokażę Wam tutaj korzenie, jak wyglądają. Także już fajnie się ukorzeniła i w tym miejscu mogłabym ją odciąć i posadzić ją gdzieś indziej w ogrodzie. Ale mi zależy na tym, aby ona bardziej się tutaj rozkrzewiała i ja ją później może odetnę, żeby to była jako osobna róża. Ale na razie będzie tutaj sobie rosła. Spójrzcie, jakie ona ma bardzo te pędy, ile ona miała już kwiatów w zeszłym roku. Teraz Wam pokażę na 2 różach, jak zrobić taką różę. Jak przygotować i ukorzenić. Taką różę ukorzenicie tylko wtedy, jeśli będziecie mieć takie bardzo nisko pędy przy ziemi. Bo z takiego grubego nie ukorzenicie, bo on się Wam tam złamie u podstawy. Dlatego jeżeli macie taką niską, gdzieś takie niskie pędy, no to wtedy jak najbardziej można ukorzenić. Robimy nacięcia nożykiem. Ja Wam tutaj pokażę na pędzie, jak mniej więcej takie minimalne nacięcie zrobić. Chociaż trochę było i tam ta wilgoć, żeby podeszła. Ja sobie tak ponacinam troszeczkę. Bierzemy drucik. Wykopujemy taki minimalny dołek, żeby chociaż troszkę ta róża była przysypana i mocujemy drucikiem do podłoża i następnie przysypujemy ziemią. Oczywiście później podlejemy i myślę, że warto ukorzenić sobie. Dosyć mocno to ubijamy, aby ta róża miała szansę się ukorzenić. Wiosną będę wszystkie te pędy w kwietniu obcinać. Ja zawsze ukorzeniam takie róże na wiosnę lub na jesień. Tamta róża akurat była na wiosnę ukorzeniona i tą też. Mamy połowę marca. Tutaj Wam pokażę jeszcze na drugiej. Robimy nacięcia na pąku. Także robimy dołek, taki na około 5 cm i przymocowujemy do podłoża, do ziemi. Robimy taki kopczyk, tak aby ta róża była
dosyć przymocowana do podłoża. Myślę, że można w taki sposób sobie ukorzenić i naprawdę warto, bo ona już będzie w tym roku kwitła. To tutaj wszystko będą te pędy kwitnąć. I w tym roku już zostawiamy, dopiero w przyszłym roku można odciąć. Można tam sprawdzić, czy się ukorzeniła. Powinna się ukorzenić, bo tamta też się w ten sposób ukorzeniła. Tak samo te patyczki, co pokazywałam Wam wcześniej na filmiku innym, to też obcinam później na wiosnę. Tak jak normalną różę obcinam i ona się fajnie wtedy rozkrzewi. Na dziś dziękuję. Jeśli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi filmikami.